Ej, widać w Sewersji i Shinji. Dzisiaj i Shinji. Witamy was bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie z Armored Core 6 Fires of Ruby Connect. Ko mi przechwyci. O nie. Problemy techniczne na moim Sewersji TV? Nie, są problemy techniczne, po prostu potrzebuję chwili, żeby się ogarnąć. Kopią. Na razie jeszcze ci się tak wydaje. Cześć Sylwio, cześć Sebastianie, cześć Bluxe, cześć Bricky, cześć Samuraju, cześć Itsuru, cześć Oxide, cześć Pierko. Hello. Nie ma co przedłużać, tylko jedziemy z tym koksem, bo ciśniemy dalej nową grę plus. Zmierzamy w kierunku... cześć Tate. Zmierzamy w kierunku zakończeń nowych. I będziemy mieli, wydaje mi się, też nową misję dzisiaj. Przynajmniej jedną, a może i dwie. Sam chętnie zobaczę, bo nie będę kłamał tylko NG0. Aha. Więc będzie to dla mnie też w jakimś na stopniu nowy content. Najpierw tylko sobie zrobimy... zrobimy sobie upgrade'y. Redukcja uszkodzeń. Jest 24 punkty upgrade'ów. Tak. Po ostatnich arenkach. Chodź, Michał, zapraszam, na arenkę. Zrobimy może pozostałe możliwe upgrade'y do obrażeń. Tak, bo to są ostatnie, które pozostały. Aha. Mamy już maksymalny damage output. Bo zakładam, że korzystasz pewnie z każdego typu broni. O, w zasadzie to tak. I dzięki tej Tigers, jadłem sobie cuksa przed streamem. Dobra, i resztę sobie wydam na pierdolę, I guess, co tam mamy. Tych rzeczy nie potrzebuję zasadniczo. Nie, ja zawsze trzymam, żeby waga była w limicie. Celowanie manualne nigdy, szybki obrót rzadko kiedy. Upgrade'ów tych do bonusów też nie za bardzo potrzebuję, bo urlop przejść Vatican Shuenden. Teraz to w formie wideo, to nigdy, I guess. W formie streamów, no to... Znaczy, to z tej strony. W formie wideo są nie, jako archiwa. Archiwa, tak, jako archiwa. To jest moja odpowiedź na dzisiaj. Spoiler, będzie w ciągu najbliższych 36 miesięcy. Prawdopodobnie. Ta, wezmę sobie po prostu zestawy naprawcze, bo to się zawsze przydaje. No i prędkość hakowania, bo nie wiem, bo I feel funky today. No i dobra, robimy kolejną misję. Na razie to, co już mieliśmy przednio, czyli sieć 086, to jest pierwsze spotkanie z Karlą, to jest ta maszynka z kominem. Dane AC, ja chcę na tą misję chyba Tower of Babel. Bubble Tea? A Bubble Tea to jest z pistoletami pulsowymi. A. Ma... Ta, co... Z kuleczką czy bez? Słucham? Z kuleczką czy bez? Ta, z kuleczki spod lodóweczki. Jest granatnik, harpun i dwa razy pistolety pulsowe. To jest Balteus Killer. Ma to sens. Domyślam się, że na NGP z Balteus poszedł dużo sprawniej i przyjemniej. O Jezu, on się stopił. Głównie właśnie dzięki tym pulsowym. Tak, też sądziłem. A mi teoretycznie na Balteusa możesz mieć pulsowe bronie, ale ten... I to jest... W sensie w NG0, a nie... Myślę, że możesz mieć bardzo, bardzo sensowny build na całą misję, nie tylko na Balteusa, łącznie z pistoletami pulsowymi. Tak długo, jak możesz sobie kupić ten upgrade do przerzucania broni z barku na ręce. Aha. Teraz kinda mi się z maszyną kojarzy. To jest moim zdaniem najlepszy motyw hangaru. Hearing Things się nazywa. Jest świetny i on leci w drugim rozdziale na pewno i wydaje mi się, że też w czwartym trochę. Dla mnie zdecydowanie za rzadko. Dobra. Tower of Babel wchodzi, ponieważ przeciwnik tego trochę wymaga. Na samym końcu będziemy mieli maszynę z kominem, gdzie słaby punkt najlepiej będzie ostrzeliwany przez wyrzutni rakiet pionowych.
Let me handle. Let me handle it. Let me handle you. 6 to 1. He. Co? Od 6 do 1? Jest. To jest skala ocen. Tutaj już wszystkie znajdźki mamy poznajdywane. Zatem możemy po prostu pędzić do przodu. Jezu, jaki czonki boi. Uwielbiam. To jest jednocześnie czonki, a przy tym te Elence ma takie strasznie cieniutkie. No. W porównaniu. Ważne, że dźwigają to, co mają. Nie, no jasne, po prostu taki śmieszny kontrast trochę. Zwłaszcza, że broni, które masz, są takie też jednak większe niż mniejsze. A no. Dobra, to jest ten niezwyciężony rumik. A, jest. Uła. Niezwyciężony, bo kiedy z nim walczysz, to czujesz się niezwyciężony. Trochę tak. Cześć, Damian. To jest BL-270 Tower of Babel. On jest maszyną do przytłaczania przeciwników swoją siłą ognia. Mamy po 12 rakiet na jeden bark, Gatling Gun i lance na dobitkę. Lance, tam kopie. O mój Boże, to jest ten zestaw, ej? Da. Znaczy, to jest kopia bez harpuna. Nie, no ja wiem, to tu... Słyszę lanca, słyszę gatlinki, od razu mam przed oczami jedną rzecz. Jedną konkretną rzecz. Ta, od tostów jest crispy, to prawda. A kiedy brał 270 half and half od tostów? To musiałbym tworzyć takie mechy, których do połowy nie ma. No to słuchaj, dajesz tylko w jedną rękę. Na jeden bark. To jest bardzo pieniądzożerny build, bo same pociski do Gatlinga kasują dużo pieniędzy. Tylu generalnie te bronie kinetyczne zazwyczaj są bardziej kosztowne niż energetyczne. Aha. A Gatling pod tym względem zdecydowanie jest wydłużający się na niekorzyść. Ano. Do tworzenia ulta ciężkich i mogą się nic. Jeżeli chce coś ulta ciężkiego, to chyba tylko gąsienice mają na tyle dużo udźwig. Tak. Gąsienice to jest go to, jeżeli chodzi o tankowatość, chociaż da się złożyć coś potężnego, mam wrażenie, że przy każdych nogach. No to jest chyba... To są najcięższe dwunożne. Znaczy, ta wieża była z chleba tostowego, ale bardziej tosty filmed jest crispy, to prawda. Stopisz go? O Jezu, no nice. On się bardzo stopił. Bardzo nice. Większość lekkich jest na reverse jointach, bo one są naprawdę dobre, jeżeli chcesz sobie takiego gipkiego mecha złożyć. Ja się nauczyłem, że reverse jointy są bardzo fajne właśnie w tym celu. Z drugiej strony, trudno jest też bardziej precyzyjnie podchodzić do walki reverse jointami, bo on po prostu ci strasznie odskakuje, więc jak chcesz bardziej się przylepić przeciwnika, To też nie jest zalecana opcja, bo trudno jest tak precyzyjnie kontrolować swoje szybkie ruchy. No jeżeli was jointy są zbyt mobilne? Czasami. Zależy od sytuacji, nie? Nie można być zbyt mobilnym w grach Sunsoftu. Pozwólcie, że się przedstawię. Dobra, ile mi się tych rakiet wyjebie o sufit? Chyba nie. No trochę mi się rozjebało. Ale nie jakoś specjalnie dużo. Spróbuję właśnie wystrzelić z... O! Jak je wystrzeliłem z dolnego pułapu, to nagle... Robi się to całkiem sensowne. Dobra. Nice. Teraz robimy brr.
Robimy Assault Armor. Pięknie. Tak, by dobrze poszło, to dwie takie rotacje tak naprawdę. Tak. Bo jedna, nie, jedna to są fajnie, ale strasznie szybko mu stagger schodzi z tych pionowych rakiet. Tak. Ja się zorientowałem, że ten komin to jest taki słaby punkt dopiero po tym, jak mi to powiedział Rusty w misji z... tej misji, gdzie robisz ten ending z Walterem jako ostatnim bossem. No ja zdecydowanie z racji tego, co korzystałem, to przekonałem się o tym przy pierwszej walce. Aha, no tak, bo ty ten tetrapodów chyba? Tak. Dobra, to właśnie odejdziemy sobie na spokojny dystans. Zobaczcie, że ta walka, z tego co pamiętam, ta walka była bardzo problemowa przy pierwszym przejściu, a teraz to jest absolutny żart. I mam jeszcze jeden Assault Armor i dziękuję! Proszę bardzo. Dwa cykle i tyle. Ależ trudne te walki. Yep. Bo też tego co pamiętam, NG Plus tutaj nie działa tak jak wiele NG Plus, że utrudnia ci jakoś go, tylko nie. Po prostu jedyne co to zmienia niektóre misje i... No, wydaje ci do tym do wszystkiego co miałeś. Ta, nie skaluje się, co honestly, I'm fine with that, chcę się czasami poczuć jak absolutnie przypakowany koks, jak już przeszedłem tę grę, pozbierałem sobie części. To prawda, zwłaszcza, że jednak gra jest stworzona z myślą, że będziesz ją przechodził ile trzy razy. Aha. Więc trzy razy przechodzić powiedzmy takim słabym od zera byłoby się, nie? Żeby tak się... raz po razie po prostu męczyć z rzeczami, bo o, cyferki go up. Znaczy, nie mam też nic przykład temu, że NG Plus rzeczywiście podnosi poziom trudności, ale jeżeli wciąż masz dostęp do twoich rzeczy, tak? Ja takich na przykład w Soulsach masz, albo w Batmanie. Jo. Dobra. Mamy zadanie od Carly. I tego dialogu chyba nie było ostatnio. Nie jestem pewien, though. Tak czy inaczej, będziemy mieli nową, inną misję. Zapobiegnij wyciekowi tajnych danych. Tak, to jest coś... to jest coś innego, nowego. Także misja sobie... automatycznie zakończy niepowodzeniem, jeżeli dokończony zostanie proces hakowania. Tak. Lubię się poczuć jako wielki behemoth dostali go w pole bitwy ogniem zapodowym. To brzmi jak czołg z dwoma gatlingami. Ja dosłownie mam build, który polega na oblewaniu pola bitwy ogniem. Bell 270 crispy. Yeah. More like Bell 270 Śląsk. No, musimy powstrzymać próby wydobycia wszystkich tajemnic handlowych kojotów. RAD przez kojotów. Kto pytał, plus L plus ratio plus było grać lepiej. To jest takie bardzo mało subtelne. Ej, słuchaj, nie chcę ci wchodzić na sumienie, ale... Plus skill issue. Dobra, Rising Sun na tę misję, co my tu mamy? To jest ten karabinek maszynowy, to jest ostrze pulsowe i granatnik i tarcza. No, może być. Aesthetics. No tak, bo Walter cały czas załatwia nam sponsoring na wyprawę za wielkie lodowe, nie wiem, jezioro, morze, pole lodowe. Nie, ja cały czas miałem wrażenie, że to było traktowane bardziej jako dosłownie ocean, aniżeli jakiś mały kierownik. Może też tak być. No okej, okay, na tę misję... Przyda się bardzo skan, bo tutaj cele nie pojawiają się automatycznie. Tak, i musimy być szybko, bo to jest misja na czas.
Masz gdzieś pasek postępu? Masz gdzieś pasek postępu. Boże. Także poruszamy się generalnie bez większych ograniczeń po całym obszarze w sieci. I musimy po prostu znaleźć... O, przy okazji mamy combat loga. Musimy znaleźć te... Właśnie. Nadajniki. Mamy ich 5. Planujesz robić combat logi za pierwszym razem, czy? Za pierwszym nie, ale planuję ogólnie mieć każdy. Aha. Cześć, nie, chodzi mi o to, czy przy tym podejściu, czy najpierw sobie na spokojnie przejdziesz, a potem... Nie, co? Najpierw chyba na spokojnie po prostu. Aha. Okej, tu mamy kolejną maszynkę, także to idzie całkiem szybko. Pamiętam, że miałem problemy z tą misją niemałe, jak brałem się za nią po raz pierwszy. Dobra, nice. Oj, mogłem tutaj po prostu użyć tarczy. I'm inting. Tarcza w Anotkorze? A no. Chciałem trochę się pobawić tarczowymi buildami, jak one po prostu będą działały. Okej, okay, to chyba tu po prostu. Ta. Znaczy, z tego co wiesz, to tarcze nie działały jakoś bardzo dobrze? W sensie, one były tylko dedukcją zdarzenia, nie ten? Tak, i więcej redukowało, jeżeli trafiłeś w idealne okienko. O tak. Mogłeś zabić partial pery, jeżeli wykonałeś pery timing. O Boże, niechcący zużyłem Reaper Kita. No dobra. To poszło bardzo szybko, actually. Bo to już jest ostatni nadajnik. Ja się tak męczyłem z tą misją kiedyś. Jezus Maria. A to poszło bardzo sprawnie. No ja mówię. Dobre skanowanie tutaj jest. Dużo robi. O tak. Jeszcze i tak trzeba wiedzieć, powiedzmy. Bo nawet jeżeli coś widzisz przez ścianę, to nie zawsze jest oczywistym. Aha. Dobra. Z której strony będzie trzeba zadziałać? A, jestem dokładnie w tym miejscu. Let's go. Chłopca dokładnie zapamiętał z pierwszego przejścia? Nie jest aż tak dobrze, miałem przyczucie. A cóż to, a któż to? Can 5 Iguazu, najbardziej słony człowiek na tej planecie. Gdzieś widziałem akurat gdzieś nagłówek, że chyba najwięcej wody się zjadało w wodospadzie Iguazu. I miałem takie, Pamiętajmy, że sklepaliśmy mu w tym przejściu Ray. Bo Iguazu był razem z Voltą po prostu porobiony przy tej śmiesznej bazie w zaporze właśnie. Ale na razie idzie całkiem sprawnie ta walka. No, well, jest to Iguazu. O! Szło całkiem sprawnie. Tak, bo przyszli jacyś śmieszni. No, okej, będziemy współpracować przez chwilę. Nie pamiętam tej części misji, honestly. Znam się, od czego myślałem, że nie lubię. Chciałem trochę z nimi popracować. Myślisz, że zwracam uwagę, typie? Wow. Ta jest trochę ciężko. Yep, pamiętasz, nie masz tych Reaper Kitów? Wiem, mam ten Undershirta, ale będę musiał jeszcze sobie pewnie z Iguazu poradzić, jak już wszystko się, że tak powiem, ogarnie. Ten koleś ma cholerną tarczę. No, ale pod tarczą ma bardzo mało. Dobra. Nie miałem energii, żeby tego uniknąć. Mam koralowy ten, koralowy generator. Aha. Okej, okay, to wracamy do Iguazu. Mówię, z nim już będzie trochę ciężej, bo nie mam po prostu na niego hotbacków. Tam nie dasz rady go unikać na tyle długo. To nie jest tak, że on ma Reaper Kity czy coś. A nie, czekaj. A gdyby te granaty trafiły.
Może jakby nie miał jeszcze już żadnego Reaper Kita, to jeszcze jak cię mogę. Tak. Ale niestety miał przynajmniej jeszcze jednego. A no. A ja jeszcze głupio zużyłem jedną apteczkę wcześniej w etapie, więc to też mogło zaważyć. To jedną apteczkę byś cały czas sobie poradził. No. No dobra, mamy tutaj checkpointik, potem i tak będziemy próbowali zrobić tą eseczkę, także bez problemu. Mówię, nie pamiętałem, że tu się pojawiają jeszcze te... Czekaj, to od czegoś zależy, czy one zawsze są i nie pamiętasz? Pewnie to drugie. Okej, okay, nice. Jeszcze jakbym trafiał, to byłoby w ogóle elegancko. Okej. Okay. I teraz trzeba szybki disengage i zająć się kolegami. Nie no, swoje zajebij najpierw i głazu. A w sumie mógłbym poczekać, aż oni sobie rozpracują tego igłazu. Ty no. O, zresztą można korzystać z terenu, żeby sobie też dopomóc nieco. Tak, okej, okay, oni się tłuką. Ja bym się poważnie zastanawiał, czy nie dać im się powybijać po prostu. Albo strzelać do igłazów w tym czasie. Albo, o, takich teraz na przykład Stargate mu pięknie wszedł. Aj, próbowałem. No, bo oni go ładnie staggerują. No. Dawaj, 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 panowie. Blisko, blisko. No. Us! Let's go! Bo nie jesteśmy w opałach. Oh no, anyway. Ale jak pierwsza fatła często w deszczy, w sumie. Nie no. Łoczęsi dużo wolniej się biją, niż oni tutaj staggeruje głazą. Pojebało mi się trochę i niestety trafiłem w jednego z moich tymczasowych sojuszników. No trudno. Ups. No to teraz to już... Po prostu dokończymy. Zresztą ten igłazu dalej się tłucze z tym jednym, więc... sobie poczekam tutaj. Dobra, porobił. Mój ulubiony pasek Staggera, 99%. Uj. Dobra. Dobra. Pipi. Wiwi. Wiwi. Muszę pomyśleć nad innym generatorem, bo ten koralowy jest dla mnie utrudnieniem znacznym w takich momentach. Bo on się kiedy ładuje czas? On po prostu, jego zużywasz do pełna i potem czekasz, aż się zregeneruje. A, okej. Okay. Ja się nie regeneruje w ogóle? Znaczy, on się regeneruje bardzo powoli tylko. Nie ma jakiegoś sposobu, żeby wymusić to regenerację? Poza zużyciem. Nie, on po prostu regeneruje się bardzo wolno, jeżeli go nie zużyjesz, tak? Jeżeli zużyjesz, o, tyle energii, no to czekasz. Mhm. I on dopiero teraz się regeneruje. Okej. A jak wyładujesz wszystko, to po prostu... on wraca, zobacz, on praktycznie ma całą energię od razu. Aha. No tak, tak czy siak, igłazu dead. Znaczy dead, po prostu jego maszyna została po raz kolejny skasowana. It wasn't. Tak, kary, wyciek 50% więcej, fuck off. To jest... ja sobie dałem radę i tak bardzo sprawnie. A najgorsze jest to, że to pewnie jest S-rank wymagania. Pewnie żeby tak to zrobić poniżej 50% szyfrowania. Nawet tobie, Walter. Znaczy, to jest ciekawe właśnie o tyle, że Walter ma
inny dialog w zależności właśnie od tego, którą misję robimy w tym miejscu. Bo jak robimy tą normalną, tam jest po prostu czyszczenie kojotów, to on mówi, o, dobrze, w sumie to dobrze zrobiłeś, tam rób tak dalej. A teraz właśnie nas strofuje. Zastanawiam się, czy to nie dlatego właśnie, że walczymy z Red Gunsami, bo Walter i Michigan mają po prostu historię. Walk before you leap, endgame too. Okej, ale teraz Sea Spider jest. Ale teraz wypad. Robisz? Robię wypad, owszem. Teraz jest Sea Spider i muszę się zastanowić, co ja na niego chcę, bo... Rising Shadow nie jest może aż tak złym pomysłem, ale też nie jest optymalny. No ten kloc mi się wydaje najbardziej optymalny. Albo któryś z poprzednich buildów, albo nie, Silver Scribe Blade. No. Bubble Tea też raczej nie. Chociaż... O, no... To nie jest też zły build na te okoliczności. Raczej nie Crispy, bo... na taką dużą maszynę raczej nie. Z drugiej strony ten tapot nie jest na Sea Spidera imo. Okej, jako że lubię dywersyfikować, to spróbujemy zrobić to Bubble Tea, a jak nam nie będzie szło, to przełączymy na Tower of Bubble i zmieciemy, bo... A, fast side wchodzi. Może tak być, jakby... Z czasem Sea Spider po prostu jest łatwiejszy. Jak już się zna tego bossa. Jego jest łatwo, mam wrażenie, przeładować trochę... rzeczami. Czy tu mam... reverse... chyba mam, ta, chyba mam mind bet reverse jointy, yep. Wygląda jak reverse jointy. Tak, zresztą po skoku można po... po wglądzie też same. Tak. Właśnie o tym mówię, że te skoki są... Fajnie się tym dodżuje, ale wyobraź sobie, że na przykład blisko chcesz się trzymać przeciwnika, który jest w miarę zwrotny. To wtedy naciskasz tak i lecisz po prostu kilometr od niego. No, jeżeli przeciwnik też leci kilometr, to się przydaje. Prawda, Ibisz? Okej, czyli co ja tutaj mam? Granatnik i harpun, okej. Okay. Nie wiem, czy te pulsówki będą na tyle dobre, ale mogą być, żeby stagerować. Zobaczymy. Czy one są bardziej na właśnie jakieś pulsowe rzeczy? To jest najlepszy uczuć, by the way. Uwielbiam unikać tych laserów. Dlatego nie biorę łatwej drogi pod mostem. No akurat tym. Akurat... Oj, ale to dlatego. Było... Tak. Czasami bywa i tak. Ale tu mogę mieć... Padłeś? Nigdy. Kwestionuję, jak daleko poleciałeś na jednym pasku staminy. Jak robisz kopniaka, to on ci trochę wydłuża. Dystans, który pokonujesz. Chociaż z reverse jointami to też nie jestem na tyle pewien, że to jest prawda, ale... Macie, kurwa, kuleczki spod lodóweczki. Bo... że mam... Będę się wedą. Pewnie jakimś kamikaze atakiem od tego badziewie. Na szczęście mam ten szerpę tutaj. No i dobra, Sea Spider. Jezus Maria, trochę flashbacki z Wietnamu. I know, it's większy sposób tych... większych, już tak to imię. Ta, to nie jest optymalne, ani trochę. Ej, dużo mu zbijeś na początku. To jest na Balteusa było fajne, ale poza Balteusem niekoniecznie. No mówię, mi się zawsze wydaje, że to jest do badania na rzeczywiście rzeczy swoje, że tak to imię, czyli na tarcze. Ale przynajmniej, no, przy stagerze jest całkiem okej. Okay.
No i z odwróconymi złączami jest, powiedziałbym, bardzo łatwo unikać tych laserków i w ogóle wszystkiego. Case in point. O Jezu, spudłowałem tego harpuna, god damn. Nawet trochę smażone. Teraz on się wzbija w powietrze. I tak idzie szybko. Pomimo wszystko, po prostu walka mogła iść jeszcze szybciej. Walka mogła już się skończyć. Ale Sylwester po prostu nie chciał, żeby nowi widzowie nie zobaczyli, jak ten boss wygląda w całości. O, jest dobry stagger. Okej, okay, nice. Nie dajcie sobie mówić, że to kwestia złego buildu. To było wszystko wykalkulowane. Tak. Strzelaj. Dobra. O, porobione. Czyli cóż. Działa, kinda! Dziwi, 10% skilla, 10% buildu. Zawsze jak słyszę Sea Spider, to myślę, że to jest Sea Spider. Ta. Well, jako Coral Spider. Ta, bo to pewnie było zamierzone. Nie wierzę, że nie. To musiało być zamierzone. Zwłaszcza, że to jest Sea Weapon jednak. Not an ordinary weapon, it's a Sea Weapon. No, kosztami nic też trochę wzięły, ale... Pewnie pistoleciki pulsowe swoje kosztują. No ale biorąc pod uwagę, ile amunicji zużywają. Augmented human, C4621. Arcabus found their own bed, it looks like, you know, ta, to już mieliśmy? Wszystko? Czyżby nowe arenki może? Plus nie, mamy nowe części. Co my tu mamy z nowych części? Pewnie to są fajne rakietki! To są bardzo fajne rakietki! To jest Siege Missile Launcher. To jest 13 rakiet, które strzelają po delayu. A biorąc pod uwagę, że tu często przeciwnicy reagują na wystrzał, a nie na actual tracking. To prawie jak Rockslink w Eldenie, oj, tak. Ibis się bardzo ładnie topi z tymi rakietkami. Zrobię na przyszły stream jakiegoś builda z tymi panami. Myślę na 100% zrobię, ale to na przyszły stream. To już sobie może na zaś zakupię na obydwie ręce. No, masz dużo kasy. O ja pierdolę. Wyrzutnie rakiet rozpryskowych, SUP. Co to jest? A to jest takie... sobie w siebie wziął. Znaczy, rakiet kasetowych. To jest trochę podobne na zasadzie, że jeżeli ktoś chce unikać, to go to otacza, I guess? No, może tak być. Spada jest w ogóle takiej broni, że niekoniecznie trafiają bezpośrednio w wroga, ale odcinają mu drogę ucieczki. Mamy nową głowę, mamy nowy... mamy chyba części mamy po prostu od Karlowego mecha, bo mamy... Appetizer jest main dish, to jest po prostu karlowski full course. Salad. O, to są, okej, okay. To są ciężkie nogi. The thickest. Czy mamy jakiś dupasz, tak, Gridwalker, wszystko to są części R.A.D. S.K.O., jakiś generatorek, no to spoko. Spoko, sobie popracujemy nad tym. To teraz mamy tą misję, gdzie wchodzi ta agencja izolacji planetarnej po raz pierwszy. Ja tu będę chciał pewnie sobie trochę posmażyć. Myślę, że Crispy ładnie siądzie. Tylko nie przegotuj. Overcooking intensyfikuje się. 621. Are you still hearing things? The voices come back. Czy wciąż słyszysz głosy? Nie. Nie odstawiłem moich leków. 621 to było 7 lat temu. Czy ja zamknę? Boże. Zamieniłem sobie myszki miejscami i się zastanawiałem, czemu nie widzę kursora. T
ten build chyba przy takiej wysokości i przy regeneracji koralowego generatora on będzie mógł sobie tutaj spokojnie wyczerpać. I pyk. I możemy smażyć. Niech tutaj bez problemu. Co ja mam w lewej... A, ja mam javelinę, okej. Okej. Tak, bardzo dobry generatorek. Sobie go wyczerpię, żeby mi się załadował z powrotem. A też jest koralowy, czy? Tak, to jest koralowy, tylko on jest większy niż ten poprzedni. Są dwa koralowe. Jeden jest na takie lekkie buildy, ten jest na cięższe. On ma dużo więcej, większą pojemność. Dobra, lecimy. Mogę jako zmienić to działa tak, że jeżeli powiedzmy zużyjesz połowę, zaczniesz go sobie ładować i zużyjesz choćby odrobinę, to się kompletnie resetuje reload? Tak. Doskonale. Dlatego po prostu trzeba się przyzwyczaić, że to jest taki dosyć unikatowy game style. Zresztą no oczywiście... jest ładny kolor generatora. To też prawda. O, rykoszetują mi się pociski. You like to see it? I został nam jeden. Oj, koledzy do mnie przylatują. A nice monk. Okay. A mogę trochę sobie nim poobrywać. On jest też fajny pod tym względem, że jest zbudowany w miarę grubaśnych materiałów. No i chłopaku też masz mieszko dużo. Tak. Tank buildy mam wrażenie, że są po prostu mocne w tej grze. Ja nic nie wiem. To nie jest tak, że możesz założyć po prostu najcięższy możliwy sprzęt i trzymać wszystkich od strzału i wygrać. Dobra, ostatni, tak. Zaraz dostaniemy misję kolejną. A, to nie tutaj, muszę w inne miejsce pójść. Tędy. Unaware, on nie ma tego combat loga, okej, to nawet nie muszę się nim zajmować zbytnio. Jak nie ma takiej potrzeby, to nie ma takiej potrzeby. Paulo Coelho. I cyk, assault boostik. Na Assault Boostie tutaj osiągam 370 jedynie, to jest... Tyle mogą osiągnąć niektóre buildy po prostu na takich bardzo lekkich bipedach. Mhm. Całkiem zabawna rzecz. No nie potrzebuję tej szerpy, ale ją wezmę. Słuchaj, to zawsze parę HP. Bo to był bardzo... To było bardzo pacyfistyczne podejście. Ale może kolik 7, moi tak? Ja sobie poczekam, aż przeleci ten stateczek z agencji. Bo to już za chwilę. Ta jest. Zbliża się. Kolega. What was that noise? Brrr. O, jak pięknie się zmieściłem. Dobra, zobaczyć coś na dole zostało. Ta został ten. A smażenie idzie bardzo dobrze. Ja chyba stopiłem te wszystkie większość tych jednostek pomocniczych w tej chwili. Jest zbyt szybka, dziwnie, ta. Nie widzę. Okej, to jest nasz główny oponent. To się na nim zablokuje. O, pięknie.
Pięknie. No to jest... To jest crispy gameplay! O Boże! Pyszne. Chrupkie w środku. Dobra, to teraz możemy się zająć stateczkiem. Piękne, to jest bardzo problemowa misja, a... Cześć, Kill Drive. Tak, oglądałem trailer, bo chodzi o postać nową z Tekena. Całkiem spoko wygląda. Nie mam jeszcze zdania do, musiałbym sobie pograć. Okej. Okay. Dziwny ten nowy Noctis. Trochę. Podpalone. Co za świetny mech, uwielbiam Crispy. Tych tutaj też sobie podsmażę. Porob... Na Crispy to jeden dzień, 99! Nie jadłem jeszcze. Na Crispy. Wolę Redcheckery. I koszty amunicji nie są wcale aż takie duże. Ale biorąc pod uwagę, że przez większość misji po prostu jej nie używałem. Żyję w czasach, kiedy paliwo nie jest drogie. Kiedyś to były czasy. Teraz to nie ma czasów. One. Może Allmine za ręką? Nie, to Walter. Walter. Ty kurwa. Nie ma Adenek. Niestety. Co my tu mamy? Nie daj korpo przenieść nowej technologii. Tego nie było chyba wcześniej. Tak, bo wcześniej był sabotaż tunelu. Zresztą zobaczymy zaraz w... odtworzeniach misji. Co my tu mamy? Ta sabotaż w tunelu był, więc teraz po prostu będziemy mieli nową decyzję, ale na razie zajmiemy się zaatakuj stację tankowania. Dobra. Nie bądź korpo szczurem. Co by tutaj siadło? Chciałbym powiedzieć, że Crispy dalej będzie tutaj dobrym wyborem, bo on jest fajny. Ta, dobra, bierzemy jeszcze jedną misję go. Chłopu się bardzo spodobało przypalanie wszystkich żywcem. Yep. Pani władza, to nie tak? No i tutaj są też przeciwne aceki na sam koniec, więc pasuje, bym powiedział. Gra w Mechasos. Fantastycznie, to jest moja... Jeden z twoich kandydatów tego roku. Tak, otóż to. Ja na szczęście nie miałem problemu z kandydatami tego roku. Mam całego jednego. Nie jest, sprawia to, że to nie jest dla ciebie problem. Po prostu nie miałem wrażenia, że grałem w dużo dobrych gier z tego roku, tak powiem. Aha. Aby inaczej, takich naprawdę świetnych. Bo dobrych to jeszcze, jak się mogę, parę było. Ale takich rzeczywiście świetnych, I powiem, że będę bardzo smutny, jeżeli taki jest przekątego powodu starczy dostanie. Bo kompletnie nie zasługi. Bardzo, wie na to. Dzięki. Możemy ominąć w zasadzie większość poziomu. Dzięki. Helikopter. Prr. A tutaj ciebie traktuję napalmem. Juuu!
teraz sobie odpalę hover. I na resztce energii powinniśmy dolecieć na cliff. Tak jest. Elegancko. To jest stealth. Tak, to jest fajne, że możesz przechodzić misję na wiele sposobów, jeżeli nie chcesz się bawić konkretnie bez tankowania. Ano. Zrobię sobie wiadomo, scan. Wiadomo, że sranki to trochę inna para kolorze. Tak, sranki mają jedyny słuszny build. Znaczy nie jest też aż tak źle, ale jest, są buildy, które są po prostu lepsze niż wszystkie inne. Tak, co ty gadasz? Jeszcze słyszę. A tutaj też mam wrażenie, że to bardziej jest tak, że są buildy lepsze niż wszystkie inne, ale na konkretną misję, a nie, że masz jakiś taki uniwersalny, który będzie ci pasował dosłownie na każdą. Chcę się pozbyć tych artylerii, zanim przyjdą koledzy. Jeszcze nic mnie to nie kosztuje, znaczy mało co po prostu. Chcę, żeby ostatnio wstać... Nie była, czy była jak Chloe? Nie wiem, się ją zobaczę. Na razie nowe postaci wyglądają całkiem fajnie. Ja chciałbym się... nauczyć grać Azuceną. Wiktor wygląda spoko, więc zobaczymy. Tak długo jak nie będzie, to Eddie. Albo Brianek. O Boże. Dobra. Kolega ma chyba włócznie z tego co kojarzę. Nie ma, po prostu... Nie wiem co on ma. Wyobraź sobie, że tak czekasz sobie na nową postać, a tu Brianek 2. No. Jedno poszło. To było szybkie. Ano. A on ma chyba. A tak długo jak uda mi się skrócić dystans, żeby zacząć palić, to jest git. Jakby no, come on! Wait, that's illegal. Pop. I Crispy po raz kolejny zwycięsko wychodzi z sytuacji. Let's go. To jest T-posing, ale dla mechów. No, zwłaszcza na tym defodzie. Zwłaszcza, że w hoverze możesz siedzieć bardzo długo. Nawet z niekolorowymi generatorami. Tak. Shinji jest pewnie zadowolony, że Yoshi wrócił. Yep. Dla mnie istnieje jedna postać w tej genie. Nie potrzebuję więcej. Yoshi! Kto by pomyślał? W bijatyki, w której grałem więcej, grałem Yoshi. No w Smashe Ultimate więcej grałem chyba tą Luciną. Ale w starsze Smashe to było zdecydowanie 100% Yoshi. Teraz mamy V7 wyeliminuj i tutaj sobie pójdziemy też alternatywną ścieżką, bo mieliśmy na końcu wybór, żeby czy chcemy przyjąć kasę od arkebusów, czy nie. I ostatnio stwierdziliśmy, że nie, a teraz będę chciał kasę. Od arkebusów. Teraz jak już ja tyle nie potrzebuję, to chcę kasę. Myślę, że najgorsze, że ja dalej mógłbym grać Crispy. To, co cię powstrzymuje? To, że chciałbym być diverse. Chciałbym różnorodności troszeczkę. A już dawno nie było tego? Znaczy dawno, nie było... Najdawniej nie było w sumie tego buildu. No to słuchaj, będziesz spalał różnorodne aceki. Z drugiej strony... Nie, dobra, może weźmiemy teraz tego pana, a potem na następną misję. Nie wiem, czy Amaterasu build się nie przyda bardziej. Zobaczymy. Bo nie pamiętam, czy ta misja teraz co będzie nie była z jakimś takim naprawdę potężnym przeciwnikiem.
którego da się trafić tylko od frontu, a wtedy jakby rakiety pionowe... Nie. Chyba wiem, o czym mówisz, nie mam flashbacki. Aha. Okej, to stealth time. Ale zobaczysz, jaki jestem kurwa stealthy. Ale stealth. Oj, chyba mnie złapią tutaj, bo... Przegiąłem. Chociaż... Nie. Najbardziej stealthy gracz na dzielni. Yep. Ale nie wiem, gdzie co jest. O, dobra, udało mi się. Ale jest takie głupie, swear to god. Nikt cię nie widział, by the way. Mhm. Zastanawiam się w ogóle, czy mogę pójść prosto po Swinburna, czy muszę najpierw odhaczyć ten mission marker. Jakby to były Soulsy, to pewnie bym mógł, ale nie wiem, jak tutaj po prostu triggery działają. Jest jeden prosty sposób, żeby się przekonać. Booms. Lecimy po niego. Swinburn. Tam zasadzka. Udało się. Oj. Jak śmiesz mnie atakować od tyłu, a nie czekaj. Oj, przegrzały mi się gatlingi. Uła, ładnie mnie tutaj złapał. Pod złym kątem ewidentnie. To było wyliczone, ale cholipkę oblałem trigonometrię. Pierwiastek z 2xdd. Okej. Akceptuj. Ja nawet nie wiedziałem, że jest taki wybór tutaj. A widzisz. Po prostu go napierdalałeś pewnie. No jak on to gadał, to go obiłem i nawet nie zdążył mi się pojawić to okienko. A więc ten kolega sobie odlatuje, bo go zostawiamy w spokoju. Big boy. Ale żeby nie było tak łatwo, to na miejsce przylatuje kolega z ruchu oporu. Roku Monsen! I walczyliśmy już na arenie. On jest jakoś po środku, mi się wydaje. Było zdradzać swoich przyjaciół? Ja chcę mój combat lock. A to jest, mówię, bardzo lubię ten build za to, co on robi, czyli właśnie takie przytłoczenie siłą ognia. No i też zostałem trochę przytłoczony. It's fine though, o proszę. Git. AP. On ma przewagę. Chuja ma. Tego nie mogę wykluczyć. Cholera wie z tymi modyfikowanymi pilotami. Co oni mają, czego... Nie mają życia, let's go! Nice. Niech cię, Koral! Pelmo. Nie poszło mi z nim aż tak łatwo, honestly. Ale poszło, najważniejsze.
To była niezwykła przygoda, Bobo. Czy to matko jebcze jajo nawiązanie? Ja dostałem premię za oszczędzenie Swinburna i jednocześnie karę, czyli dostałem o 70 tysięcy więcej po prostu. Było warto? Oczywiście, że nie. Ale dostałem combat loga, to zawsze worth. Niby tak, ale V7 przeżył. Okay. O, to jest chyba rozdział, którego nie było wcześniej. No, bo to zależy od wyboru również. Także mamy trochę tych zmian w nowej grze plus, zobaczcie, trochę tych misji różnych jest. Znaczy to chyba było i tak. Znaczy tak, to było, tak, ale to jest wybór, który możesz... Tak. No. Możesz dokonać w jednym przejściu jedne, a w drugim drugi. Tak samo jak nie musisz, bo to, że dostajesz teraz trochę tych nowych zadań interakcji, to wynika z tego, że zdradziłeś wcześniej Voltę i Głazu w tej misji przy zaporze. Aha. Jak tam na nowej grze plus zaakceptujesz ofertę frontu wyzwolenia, to wtedy całkowicie praktycznie dodaje ci się kilka takich misji i interakcji drugiego przejścia. Aha. No, teraz robimy to. Nie daj korpu przejąć nowej technologii. Posłuchajmy briefingu, bo od tego zależy też, jaki build wleci tutaj. No tak, zdradziliśmy front wyzwolenia, więc teraz robimy dla nich kolejną misję. Korpo życie. Znaczy, bardziej życie niezależnego najemnika. Zgadza się. At present, our primary concern is the seizure of PCA hardware by the corporations. Mhm. The outsiders have the expertise. Coś na postimie. Dobra. Reverse engineer PCA technology. They're hungry too. A mogę to zerknąć teraz, czy? Znaczy jest to film z dźwiękiem, więc. A, okej. Wedle uznania. Aha. Okej, dobra, to widzę już od kogo, to zachowam sobie na później. No, dobra, to raczej Rising Sun tu się nada, bo to jest build pod takie misje, pod eliminację. Crispy też by się nadał. Crispy się zawsze nada. Nie będę używał Crispiego. Crispy, chodź tu. No, wrażenie, że te misje robi się najlepiej, jakby tak... Jak chcesz mieć ładną ścieżkę kanoniczną, to najlepiej robić te misje przy okazji robienia też tego endingu właśnie z Walterem jako ostatnim bossem, bo tam... Jest to powstanie na samym końcu, więc taka współpraca z frontem wyzwolenia jest wtedy lore accurate. No ale można to robić w dowolnej kolejności, chwała grze za to. A, to jest ta misja. Tu sobie uderzymy. Haseki pracuje autonomicznie, czy kto się pilotuje? Jeszcze raz? Haseki pracuje autonomicznie, czy kto się pilotuje? Nie wiem, wydaje mi się, że kto się pilotuje. Bo sobie dziwne, że akurat ten był w maintenance i mógł natychmiast wyruszyć. Okej, okay, nice. Ten pan padł. Impressive. Very nice. Dlaczego chce pani mocno mączyć w Technanie Jonesa? To brzmi jak chrypanie wielu małych chipsów, nie tylko mocno mączy. Ja. Mamy dwa LC-ki. A, mogę teraz zwrócić uwagę, że to jest Light Cavalry. Mhm.
Pozastanawiam się właśnie, czego są te skuty. Oj. Tak, jak jest więcej trochę przeciwników, to mi się trochę sypie koncepcja. To ja za każdym razem w Soulsach. Daj mi walkę z więcej niż jednym przeciwnikiem. O, no, no, no! Okay, dobrze, dobre, bliskie podejście. Ten pan... temu panu podziękujemy. Nice, so? Uj. Okay. Nice. Ta właśnie... okej, okay, on się złożył. No ja używam tarczy jako takie osłona mojego podejścia. Po prostu odpalam tarczę, podchodzę na blisko, odpalam granatnik. Can we get much higher? Flatwell, powiem ci od razu, nie ten ending. I w dziurę. To brzmi jak wychodzenie z koopa w Soulsach. Żegnajcie! Ale te misje idą całkiem sprawnie, trzeba przyznać. Ta baba to kotka ogólnie. Ta. Pewnie bardziej jest trudna niż długa. To było. Tak, było. Więc teraz chyba będzie pierwsza misja na Zylemia. I tutaj nie jestem pewien, jaki wariant misji będzie. Jak mam być szczery. Bo to są dwa warianty. Środkowa, płaska studnia. O, potencjał. Tu poznałeś potencjał w grach wideo. O nie. To jebane Sea of Stars. Arenki, plus. All Mind, come on. Jest! Wspaniale. Misje? I sleep. Arenki? Real shit. Ironicznie chciałbym, żeby było więcej arenek. Może w DLC-ku jakieś dodadzą legacy maszyny. Na przykład, nie wiem, Nineball. Fajnie, czy będzie DLC-ek jakiś? Chciałbym. Na razie czekam na innego DLC-ka. O, tu dostaję 30 tych łącznie punktów za te arenki, wow. To jakieś NG plusowe? Tak, to są te analizy, to są NG plusowe areny. Aha. I co my tu mamy? Mind Beta, Korporacja i Ruby Kończyk. Allmind zaktualizował model Mind Alpha. Ten poprawiony model wyposażony jest w SI czerpiący ze zbioru badań Allmind. Przewiduje, że Mind Beta będzie w stanie samodzielnie funkcjonować podczas prawdziwej walki tak samo sprawnie jak doświadczenie najmniej. Cool story, bro, ale crispy. Counter argument, crispy. Absolutny szczyt ewolucji acekowej. Wykrzyknik Nineball. Magic Nineball. Instrukcje niejasne. Dorzuć więcej gatlingów. Jaki z niego Mind Beta, skoro nawet nie ma reverse jointów swoich? Jaki jest jego problem? Sevik tak naprawdę teraz bawi się w programistę i szkoli AI w uczeniu maszynowym. O Boże, on ma chyba karasałę. Chodź tu! Kolego! Słyszałem o istnieniu karasały w AC6, ale nie widziałem na własne oczy. Jest po zdobyciu 13 chyba albo 12 combat logów. No i dziwnego, że nie widziałem. Jad. O Jezu. Okej, jestem trochę... Dobra, okej, ja nie jestem... To on jest! AP at 30%.
Czy on może... Przestać! Przestań, myślałem, że to ty umarłeś? Na szczęście nie, ale było blisko, abym umarł. A nie nosisz Andreszeta? Jeszcze raz? Andreszeta nie nosisz na nim? Nie, 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 na nim noszę to, co przed chwilą odpaliłem, czyli pancerz szturmowy. To rzeczywiście było wiele blisko, bo pod koniec chcecie jeść tam 1000 HP? No, bo trochę zrobiłem... Monkę Gaming i nowałego chciałem przysmażyć. Snooker lepszy, z tym się akurat zgodzę, jestem wielkim fanem snookera. Ja za bardzo się nie znam na bilardzie ani snookerze. Znaczy, jeżeli, mam, do wyboru, jeżeli mam do wyboru gry na stole bilardowym, to zdecydowanie będzie to snooker. Jest ona. To jeszcze raz? To zdecydowanie będzie snookera. Aha, okej. Jaka jest różnica w ogóle? Głównie to, jakich build się używa, punktacje, zasady. Powiem tak, z innych gier billardowych zasad ci nie przytoczę. Ze snookera mogę ci przytoczyć zdecydowanie większej zasad. Aha. Bo ja zawsze się zastanawiałem nad zasadami, jakby na chuj oni biją te bile. Snooker to jest dosłownie, wbijasz na przemian czerwone i kolorowe, póki są czerwone na stole, a potem od żółtej do czarnej. Okay. Bo jest tak, czerwona jest za 1, żółta za 2, zielona za 3, brązowa za 4, niebieska za 5, różowa za 6, czarna za 7. Okej. Okay. Dłonie są problematyczne, spytaj przeciętnego AI. Oj, tak, 7 palców u jednej ręki. Dobra, palimy. Czy jest jakiś ase chleb? Czemu? Żebyś spalił twój chleb. A może Luna to ja i z tego powodu piszę, że nie umie. That's a low blow. Ja bym się obraził. It's just a prank. Why you have to be mad? Ja jestem generalnie hejterem AI. Ja się nie jestem hejterem AI jako tako, ale tego jak się je wykorzystuje bardziej. Ja jestem generalnie hejterem. 2023. Nie mam genu hejterstwa. Niech ktoś sklipuje to tak, żeby było idealnie wycięte. Tak samo jak ja nie jestem bully. Bo nie jestem. Atrin. Sevik twierdzi, że nie jesteś bully. Ostatnio wobec niego wcale nie! Shin to potwierdzi. Jestem przekonany, że on to potwierdzi. Ja to wymownie przemilczę, wiesz? Herbata z suknem. Rubikońska AC. A, bo to jest z tych... To jest jakiś dziwny składak, kurde, bo nie wydaje mi się, że to są wszystkie części Basho. Łeb jest na pewno. Łeb jest charakterystyczny dla tych wszystkich frontowyzwoleńczych aceków. Master Magic Luny. Kolejny projekt do kolekcji. Let's go! Wus! Czy ktoś powiedział backlog? Ale to jest... To jest build! Ja uwielbiam Crispy! Holy fuck! It's so dumb, but it's so cool! Ja się trochę z backlogiem teraz śmieję, że tak sobie te jesty przechodzę. Że jednocześnie, jeżeli je będę przechodził w takim tempie, to nie będę miał czwórki. A prawdopodobnie będzie jakieś prompty na święta. Skriczenie mena. I takie, kurwa, nie mogę tego tak szybko przejść, bo będę kurwił, że nie ma czwórki. Trailsy, nie Tailsy, Trailsy. A nie kupię za 250 czy 270 zł?
Jest taka seria, ona się The Legend of Heroes się nazywa? Tak. The Legend of Heroes Trails of coś tam. Albo Trails in coś tam. Mhm. To do Talesów to grałem w tyle i do tylu się nie mogłem przekonać, że... Nie, w sumie mam pół na pół z Talesami. W część mi się grało całkiem w porządku, a potem przyszła ze Stevia i Vesperia, które kompletnie nie mogłem grać. Mam teraz 15% redukcji obrażeń, więc to jest cool. I wezmę sobie upgrade do apteczek, który też jest cool. No i powoli już zaczynamy wyczerpywać pulę. Ja chyba też podejście do fantazji i żadnego nie skończyłem doskonale. To brzmi jak standardowe podejście do JRPG-ów. O, tutaj mamy ten kolejny wybór. Nie robiliśmy wcześniej tej misji. To jest ta z tym mocarnym przeciwnikiem, Katafrakt. Tak. Mam wątpliwą przyjemność kojarzenia tej misji. I teraz tak, nie wiem jak mam podejść do tej misji, bo nie wiem jaki to będzie wariant. Bo są dwa warianty, które się bossem ostatnim różnią. Ale nie, wydaje mi się, że tu będzie helikopter. Bo pamiętam, z czym związany jest ten drugi wariant i to teraz absolutnie nie pasuje fabularnie, więc wiem, że będzie helikopter i wiem, że misaile są bezużyteczne. Dlatego Tower of Babel na pewno nie wyleci. Chciałbym powiedzieć, że Crispy, ale też raczej nie. Nie no, Crispy na pewno się nad... No więc ironicznie Bubble Tea nie będzie dobrą opcją. Albo Rising Sun. A Rising Sun już był przed chwilą. To co, Silver Script? Też ma misaile, więc nie. Cecil Blade? Też ma misaile. Samus? Też ma mi... Kurwa mać. Dobra, chuj Bubble Tea, jedziemy. Kuleczki spod lodóweczki, Angle. Kończy go, jest taki idealny base, idealny atak, na drugość bardzo łatwo się go kończy. Jak chcesz, możesz go skończyć nawet po godzinie od odpalenia. Na. Znaczy nie, to tylko na NG+. Na NG+, to mniej niż godzina. Nie no, możesz, bo możesz pytać. Pytaj się. Śmiało. Chyba, że to coś, nie wiem, związanego tak mocno z MTK-ami, personami i wszystkim. No, ja... zwłaszcza, że mój najbliższy Steam nie będzie w najbliższym czasie. Fakt, fakt. Znaczy... Znaczy, z tego co mam nieoficjalne informacje, to w przyszłym tygodniu powinien być na pierwszej zmianie, więc powinienem usunąć, ale... No ja strasznie lubię CT za bardzo dużo rzeczy. Umówmy się. Okej, to jest tutaj, nawet nie muszę odpadać, biorąc pod uwagę, ile razy przeczyłem na... A, no, to jest, to nawet ja mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. To wydaje mi się, że kogo nie zapytasz, to ci powie, że Octopath jest zdecydowanie lepszym wyborem. Nie powiedziałbym? Jakby są ludzie, którzy naprawdę sobie cenią Sea of Stars. Jeżeli się spytasz za co, to nie wiem, ja nie grałem, więc ja nie będę tego bronił. Znaczy, ja też się często spotkałem z czymś na zasadzie, że Sea of Stars jest bardzo dobry jak na Indyka, ale Octopath jest dobry nawet pomimo tego, że nie jest indykiem. Octopath Traveler 2 to jest rozwinięcie skrótu. Objawienie tysiąclecia, jeżeli chodzi o JRPG generalnie. I get it, OT, objawienie tysiąclecia. Wiem, że to nie było zamierzone. Ja. Udawajmy, że było. Tak jak udawajmy, że nie jestem bully. Zostałem sprawdziłem to Chrono Trigger Speedrun jest 2,5 godziny. Nice. Dobra. Znaczy ja trochę też, żeby nie było, jakby... Słyszałem kilka ścieżek z Octopatha i jasny gwint to jest naprawdę dobry soundtrack. Octopath nie ma złych ścieżek soundtracku wtedy. A jest to bardzo duży soundtrack. Jakbym miał polecić, to ścieżki, które słyszałem, mają dużo naleciałości crossowych. I Shin, który jest wielkim fanem tej ścieżki, również potwierdza, że słyszy takie rzeczy. Ale jestem trochę pewny. Nie mówię, że cały soundtrack, mówię, słyszałem dzieła wybrane. Ale... Tutaj, jedna fabuła z Sea of Stars jest lepszą rzeczą niż rzecz, co OT robi. Jest za późno, nie rozumiem zdania, które zostało napisane. Mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś taka aluzja, nie, żeby nie spoilerować, wiesz?
Znaczy, po prostu to zostało tak krzywo napisane, że... Że może jest jakiś wątek fabularny, bądź jakaś rzecz, którą po prostu Sea of Stars robi komparatywnie lepiej. Nie wykluczam, ale jednocześnie nie mam zamiaru męczyć się przez 20 godzin, żeby się dowiedzieć. Mogę mieć za mało amunicji, żeby skończyć tę misję, actually. Pamiętaj, amunicji nigdy nie jest za mało. Mi się zachciało, kurwa, kuleczki spod lodóweczki mi się zachciało. What's going on in this game? Well, wpierdol? Dopierdolę.mov. Jesteś Gundamem i napierdasz inne zwyczajne roboty. Tak. Łaj. Dobra, ten pan padł. Granatę! I masz w głowie swoją własną waifu, wyimaginowaną. A tak. Ważny punkt. To jest najważniejsza część Armored Core'a. Mind waifu. A Jezu. A ten się pan stopił szybciutko. Ta 50% to nie jest dużo, biorąc pod uwagę etap misji, w którym jesteśmy. A czy teraz to już chyba tylko boss z takich obowiązkowych rzeczy do skasowania? Główny wątki ciasto traktowane i posolowane przez jednego potaga, I mean. Trochę sensu to ma, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wszystko jest opcjonalne. No to jest zawsze największy problem z contentem, który możesz robić w dużej części opcjonalnie, że musisz go obliczyć na to, że nie będzie brzmiał większości rzeczy, które są opcjonalnie, robiąc ten content. Znaczy to dla mnie trochę tak, jakby się czepiać PSM, że nie uwzględniał ten poziomu social linków w fabule. Znaczy, dla mnie to jest trochę problem w... Nie, no ja zgadzam się, że to jest problem, tylko jednocześnie nie jest to coś, co jest aż tak zauważalne i aż tak, powiedzmy, narzekalne. Przysmażę sobie trochę tych kolegów. Znaczy, ja powiem tak, widzę na streamie, że jest okej, więc to raczej nie jest kwestia streamu. Tak, ja też bym widział, gdyby coś z mojego końca było okej. Dobra, ja potrzebuję pomocy. Help me! Help me! Przede wszystkim Octopath 2 nie ma największego problemu, jak miała jedynka, czyli ej, słuchajcie, jestem złodziejem, który preferuje pracę w samotności i nie chcę mieć kontaktu z innymi ludźmi. Ej, dołączę do waszej drużyny. To brzmi trochę... Counter... Intuitive... Counter logic. Dokończ tamten cytat. Który? Który tamten cytat? Moja ulubiona rzecz na czacie. Kiedy powiesz coś, chwilę później ktoś się tego odnosi, a takie... Czekaj, co ja powiedziałem? Tak, bo ja jestem ten... Ja jestem... Ja tak bardzo często mam. Help me. Nie, tu się kończy. Ja skończę tutaj. Wiem, że to jest cytat, ale... Ale nienawidzisz? Nie, po prostu ja kojarzę tylko go to that extent. Okay. Us! O Boże, jeszcze troszeczkę, jeszcze momencik. Ale te kuleczki spod lodóweczki są chujowe, Jezu. No! Nie wytrzymam. Nie, dobrze się bawisz? Ależ go jebnął. O tak, 10%, let's go. A, well, granatnik. Fuck off. Ulala, sporo bywać. No. Zostałem obezwładniony. Dobra, nie mam. Znaczy ja powiem tak, miał to na pewno dużo bardziej zaangażował w swoją historię od samego początku? Aniżeli Sea of Stars to robiło? Więc od strony fabularnej pod tym względem jest dużo lepszy niż... No jak ten helikopter... Sos? A napierdala we mnie wszystkim!
Ej, czy tobie już dosłownie skończyła się amunicja? Tak. O mój Boże. A nie mogę się do niego zbliżyć, bo well, on po prostu nie pozwala. Nie ma. Wyląduj gdzieś ja salbustaj może? Chyba tak zrobię. Okej. Okay. Nie no, organicznie go zabijesz. Nasze hapeki są w lewym dolnym rogu, to jest AP. Hapeki bossa są na górze, ten pasy kryt właśnie zniknął. Tak. Let's go! A nasze dane są w lewym dolnym rogu. AP to jest nasze HP. Reaper to są nasze Estusy. Na dole samym jest pasek energii, slash staminy. W prawym dolnym rogu jest amunicja. Bubble Tea jest bardzo dobrym buildem na pewne okoliczności. Jest bardzo sytuacyjny. Zdecydowanie nie była to jedna z tych okoliczności. Ta. Chyba, że po prostu muszę wymienić pistoleciki, bo są inne. Znaczy no... Bariery pulsowe topi. Nie wiem, czy ten Enforcer z rozdziału czwartego... Miał chyba. No, chyba. To jest dobry angle. Okej, jeszcze pół godzinki. Jeśli dobrze każdy CSS, oprócz ekwipunkowych postaci nie zdobywają nowych umiejętności czy strategii. Mogę się powiedzieć do gdzieś takiej jednej trzeciej gry, żeby nie było. Nie... To z czym zaczynają postacie, żeby nie było, jeżeli mam nie mówić, to powstrzymaj mnie. Znaczy nie, dla mnie spoko, tylko chciałem powiedzieć, że nie ma tutaj full damage. Absolutnie nie. Na tyle, na ile widziałem, to mniej więcej to z czym się zaczyna, to do tej jednej trzeciej gry się ma. Kojarzę, że potem coś tam jeszcze dochodzi, ale więcej chyba wynika z party memberów, aniżeli z tego, jak rozwijają się twoje postacie. To jest misja obronna, na którą Cecil podstawowy jest absolutnie fantastycznym buildem. Jakby tutaj jest kasowanie mobków, po prostu nie ma aceków, więc bierzesz bronię, które robił szybko piu-piu. To jest Gundam, ale w Rzymie? Czemu w Rzymie? Czemu w Rzymie? Witam tosty z masłem. O, za Gaduasty. A, bo Ruby... Ja pierdolę. Tak, dobrze, może... Niech i tak będzie. Ja zapominam, że ta gra ma rozwinięcie, że ta planeta się nazywa Rubikon. Nie, a tak naprawdę jesteśmy w okolicach Australii, bo dafa kodolowa. Dobra. Piu, 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 porobione, dzięki. Ej, Rubikon to taka fajna rzeka we Włoszech. Cezar jak przekraczał rzekę, to był Rubikon i powiedział, że kości zostały rzucone. Zogrzone, tak. Tak. Mam wrażenie, że ktoś na czacie miał historię z tym powiedzonkiem, a ja nie będę ekspozował. Tu są oponenci. Dobre jest akurat to, że widać ich na radarze. Yep. O Boże, tu są koledzy. Jop, a te transportery najlepiej szybko zajmować, bo zabija się wtedy też to, co jest w środku. Na chwilę się wyłącza ten i szybka tu. Wiesz co jest najlepsze? Powiedziałem specjalnie, że nie będę ekspozował. Także cieszę się, że zrobiłaś to za mnie. No i nie byłby to pierwszy raz, kiedy w ostatnim czasie, kiedy ktoś przypadkiem mówi rzeczy, których nie powinien. A 3 NG.
bez G. Oj, muszę pomóc tutaj. A spoko, porobione. Teraz, to jest na tyle dobry build, że dosłownie lewy pocisk tylko został draśnięty. Ty nie gajesz, masz 5%. Ale honestly muszę ograć tego Pixel Remastera 5, jakby ze względu chociażby na ten job system. Ja ogólnie będę chciał ograć te Pixel Remastery, ale na razie mam inne priorytety. Mhm. I tu są koledzy. O Jezu. I'm inting. Tutaj kolegę trzeba wyłączyć. O Boże, co się stało z lewym pociskiem? A tą misję można chyba skończyć szybciej, jak się pozbędzie dosłownie każdego obowiązkowego przeciwnika. Tak mi się wydaje, bo kojarzę, że nie siedziałem tutaj pełnych 5 minut. No. Oni to utkwili, czy...? Nie, ja po prostu ich przydybałem tutaj wcześniej. To się nie da, że jeszcze pokazuję. Tak, ale patrzę, czy nie będzie jakichś wykrzykniczków po prostu. Aha. Bo może być tak, że będę musiał zainterweniować gdzie indziej, akurat będę zajęty tymi kolegami. A, bo to jest ten. Jak skasujemy statek bojowy, to misja się kończy. Dobra, zawiesinka poszła. Tak, porobione, dzięki. Czy kiedyś coś mówił, jaka by była idealna, wymarzona gra? To jest, mam wrażenie, temat na trochę dłuższe przemyślenia. Ale na pewno gameplay dla mnie musiałby robić FromSoft. Ja po prostu dla mnie FromSoft, jeżeli chodzi o reakcje, robi takie modele gameplayu, że trudno mi jest potem znaleźć coś podobnego. Ale to jest moja preferencja, tak? Blisko wystarczająco. Ja mam tak, że nie byłbym w stanie powiedzieć, co by było w mojej idealnej grze, ale jeżeli będzie coś jakoś, to mi się bardzo podoba, to będę w stanie wskazać, co powinno być najlepiej zrobione, żeby było to bliższe ideałowi. Wyjaśnić, o co u mnie chodzi za... Słuchaj, to jest całkiem śmieszna historia, więc możesz ją opowiedzieć, jeżeli chcesz. Ale jak to jest, tu? Tata Mistko, o Boże, moje dyski SSD, czekajcie chwilę. Sekunda. Halo? Preferujesz dowolność w buildach RNF 7, jasno definiujemy postacie, czy hybrydę RNF Octopatha? Zależy, nie mam jakiejś mocnej preferencji. Najmniej chyba lubię taką czystą dowolność, typu to, co robią w FF10 na przykład. Najgorsze, co może być, chyba to kiedy dostajemy po prostu taką suchą templatkę, z której możemy zrobić cokolwiek. Bo wtedy równie dobrze postać mogłaby się... Tak gameplayowo, tak? Postać mogłaby się nie nazywać, tylko być, nie wiem, Tim albo Bob. Jeżeli chodzi o takie stricte gameplayowe, zresztą wolałbym jednak, żeby było albo jakaś hybryda na zasadzie, że jest jakaś podstawa, na której mogę coś budować,
Albo jeżeli ktoś jest pod coś konkretnie przypisany, tak? Bo taka czysta, sucha dowolność... nie lubię tego. Przykładem takiej dowolności, która jest duża, ale mi nie przeszkadza, jest to, co robi Fire Emblem Three Houses. Gdzie w tychże wspomnianych trzech domach teoretycznie mogę z każdej postaci zrobić każdą klasę, jeżeli odpowiednio dużo wkładów to włożę. Tylko każda postać jest w jakimś tam stopniu nakierowana na coś konkretnego. Czy to przez rozwijanie statystyk, czy to przez słabe, mocne strony, jeżeli chodzi o skille i tak dalej. I to jest takie nakierowanie, które mi odpowiada, a jeżeli dostajemy coś, co daje taką kompletną, suchą swobodę, gdzie wszyscy są prawie że identyczni, to nie jestem tego wielkim fanem. Ostatnio pierwszy raz słyszałem tu pytanie w kreśmie miasta, że chodzi o ludzkie kości. O Jezu. Czy FF12 nie wypowiem, bo FF12 nie ogrywałem. Więc tutaj obawiam się, że nie mogę jakoś się jednoznacznie wyrazić. Kiedyś czytałem jakieś poradniki do FF12, bo jak byłem mały, to miałem taką tendencję do kupowania czy to klików, czy to playów, czy to innych tego typu czasopism, które zawsze miały jakieś tam poradniki, solucje, ściągawki i tak dalej. Lubiłem sobie je czytać, nawet jeżeli w jakąś grę nie grałem. Tak po prostu informacyjnie. Więc z tego miałem trochę informacji na temat dwunastki, ale tak żeby ogrywać dwunastkę, bo wiedzieć o niej dużo, to nie. Tej nie chce się wciągnąć w finał. Wątpię, że tylko ty. To nie jest tak, że dosłownie każdy, kto istnieje, jest fanem Final Fantasy i ogólnie JRPG-ów. Nie będę kłamał, że u mnie też to dość mocno zależy od części, bo są części, w które kompletnie nie potrafię wejść, są części, które mnie wciągają prawie że od razu. Biznesy były robione. Dobra, już jestem. Zastanawiałem się, kiedy się wyciszysz. Wyciszyłem się oczywiście na streamie. Yep. No dobra. To jodymy, I guess. Dalej. Aha. Oj, tak, Persona 2 z najlepszym systemem negocjacji. Oj, tak. Okej, lecimy z tą misją, z maszyną sił specjalnych. Ja to kojarzę, że dość długo się męczyłem z Katarzynem. No, to on jest czonki i całkiem wydajny, jeżeli chodzi o damage output. On ma strasznie niewygodne trafienie niego. Aha, bo musisz od frontu. Są to wyzwolenia. Raven, we have a mission we'd like to offer you. The PCA has deployed the Cataphract, a special forces weapon specialized for ground combat. If we allow the corporations to seize this kind of technology, things will take a dire turn. We want you to deny them the opportunity. Destroy the weapon first. Fun fact, ale w którymś z trailerów, chyba w story trailerze, maszynki Waltera biją się z Katafraktem właśnie i IRC. Jedyne, co mnie obchodzi w finalach, to Sephiroth.
Czyli mówisz, że istnieje dla ciebie tylko Final Fantasy VII. Yes. I wszystkie przebudówki wokół, więc praktycznie połowa... serii. Połowa serii, tak, tak, tak. Do tego jeszcze pewnie w 14 jest jakaś specjalna walka z Sephirothem. To przypomina mi się, jak Geralt jakiś czas temu wrzucał tego Zeromusa z 14. Tak. Jezu, ten motyw tak kompletnie inaczej brzmi. Ja prędzej chyba wejdę w Dragon Quest niż w finale. Wszedłem w Dragon Quest, ale zobaczyłem, że sobie tam to ja mam i mi się natychmiast odechciało. Jedziemy na Katafrakta. On jest bardzo mobilny i tak jak wspominałem, on tylko od przodu przyjmuje obrażenia. Więc trzeba najpierw go od tego przodu złapać. Yep, a nie jest to bardzo łatwe. Nice. Szkoda, że też zostałem ogłuszony, bo zapomniałem, że mam tarczę. Jezu! Lubisz się być stunowany? Bardzo uwielbiam. Dobra, jest git. Jest nie git. Dobra, teraz jest bardzo ładnie. No tak, mamy trochę Raven lore. Ten prawdziwy Raven. Że to coś, co zrobił prawdziwy Raven, spowodowało nagły boom na koral. A Katafrakt jest... strasznie stageruje mnie. Yep. Jest niemiło. O, i teraz dałem mu w tył. I zadałem mu całe nic. Let's go. Jest, to jest taki piękny. Jesteś stagerowany, ruszasz się o centymetr, jesteś znowu stagerowany. Gdzie on ma przód? Yep. Był namierzony przód. O, symulacje! O Jezus, o, jaki laser! A, to był trochę przedwczesny wystrzał. A, to też w ogóle było bezsensowne. Słyszałeś, nie jesteś tej wędy, prawda to? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Shit! On jest w dobrym miejscu! Nice! Katafrakt ci w dupę! nasrałem. O Jezu, jaki ładny stagger wszedł. Holy shit. Raven, co zrobiłeś z moim koralem? Nic nie zrobiłem z twoim koralem. Raven. Nasrałem. Hey, posing intensyfikuje się. Co? Sobie wydaje, że to wygląda jak Summon Skull? Pamiętasz czasy, kiedy Summon Skull był silną kartą? Summon Skull Beatdown, najlepszy deck w pierwszej mecie gry. Czy teraz będzie ta, teraz będzie... atak na... Jestem niemalże pewien, że jednym z moich pierwszych deków był absolutnie degeneracki deck, który polegał na tym, że się leczę za więcej niż dostaję. Wow. W Digimonach. Nice. Nie ma problemu, czasami wbijamy senurze w plecy, czasami sobie pomagamy. That's life. Nie. Valuable asset. Valuable ass. A, na tej misji nie skończymy rozdziału trzeciego niestety, ale i tak postępy poczynione były całkiem niezłe, więc myślę, że sobie skończymy na ataku na port. I Tower of Babel tutaj wleci chyba na pełnej.
Hey there, buddy. Got a request from Archibus for you. Brenaura. Jego, tego pana dawno nie było, a Crispy już dzisiaj był wyciągany sporo. Zresztą Crispy by się tutaj nie do końca nadawał. Był wyciągany sporo raz, więc trzeba to zrobić po raz kolejny. I fucking do it again! Dzisiaj jest czwartek, nie? Owszem, okay. Dzisiaj jest czwartek. Trochę zgubiłem poczucie czasu. Z jednej strony niestety, z drugiej strony na szczęście. Niestety, bo oznacza to, że wracamy co do domu. A tak. Na szczęście, bo oznacza to, że... Je to weekend się zaczyna. O, czyli... Czyli mam dużo czasu, żeby farmić kowenanty. Bo ciebie nie będzie. Nie mogę zaprzeczyć. Dobra. Tu jest kolega z tyłu, który się mnie trochę... Nie ten kolega. Inny kolega, który się mnie trochę uczepił. Też nie ten kolega. Ten kolega. Co do goba. Baza im przekro, że Sevik sobie to robi. Us! Jako osoba, która przerabiała wcześniej farmienie kowenantów w DS3, to nie jest nic przyjemnego. Hey buddy. Jaka farma jest przyjemna. Nie wiem, Stardew Valley, możesz sobie zrobić farmę? Nie, tam bardziej możesz role uprawiać. O, widzę, że ona idzie logicznym takim rozumowaniem i zaczyna sobie od trójki. Zaczyna od trójki, tak. Doskonale. Dobra, tutaj po prostu puszczę salwę, tutaj puszczę salwę i niech te statki niszczą się same. Aj, to dlatego żaden z nich nie został zniszczony, doskonale. Dobra próba. Czy oni mają jakiś anti-air? Nie, po prostu rakiety słabo wchodzą na te mostki. Dobra, to po prostu zrobimy to w ten sposób. I tak jest chyba Sherpa po statkach, więc... Nie muszę hamować się z poruciem z Gatlinga. Hmm? Według podat bardziej doświadczonych. Mhm. Oj, tu jest kolega, który ma dużo HP, więc go chętnie stopię. No. O, bardzo logiczne. Po prostu asertuje swoją dominację w ten sposób. No patrz, to jest piękne. To jest życie. 50% amunicji. To jest życie. Uf. Gdzie postawa... Niestety nie jestem na tym, na Crispim, więc nie mogę. Gotta catch them all, gotta catch them on, Walter Mon. Walter ze swoim pozyskiwaniem ulepszonych ludzi to trochę jest Walter Mon. No tak, moje ulubione ewolucje. 619, 620, 621. No po prostu chłop ma awarię modułu, gdzie są nazwy Pokemonów, więc nazywa je po numerach Pokédexa. Ciekawe, które... Sugeruję, że jesteśmy w szóstej genie. Ciekawe, jaki to jest Pokemon. 621. Weź sprawdź. Diradigon. Nie znam. To jest chyba szósta generate, nie piąta. To może być piąta w sumie, jest na chwilę pytanie. Co jeszcze piąte? Zawsze zapominam, że piąta gena miała dużo nowych Pokemonów. Ta, nie polecałbym Bloodborne'a jako pierwsze zetknięcie z serią Souls.
Czekaj, to mówisz, że na co wsadziłeś... No. Mówisz, że na co wsadziłeś Shina, jak pierwszy raz siadł do Bloodborne'a? Na Orfana, tak? Tak? What? Aaa, że jak u mnie... Tak. Nie, jak chyba chciałem go wrzucić na Orfana, nie pamiętam już tej historii. Bo kojarzysz, że na Bloodborne'ie o tym opowiadał? Aha. Bo... byłem chujem i teraz jestem trochę mniejszym chujem po prostu. Znaczy, Zadigon był monotype Dagonem, nie miał drugiego typu. Doleciałem, nice. Trochę, żebym stracił HP w tym podejściu, no ale zostaje mi jeszcze i tak dużo na przeciwników. Tak, byłem wtedy młody i głupi, teraz jestem trochę starszy. Yep. Ja generalnie przez granie w Pokémon Go spoda Pokémonów się nauczyłem, których nie kojarzyłem wcześniej. Moja wiedza dalej się zatrzymuje głównie na genach 1 do 4. No ja też do 4 jestem tak w miarę ogarnięty, od 4 już tak, znaczy od 5 już tak trochę ech. Jezus, ale jemu długo schodzi ten... Okej, on się po prostu stopił. Chłop po prostu umarł. To jest właśnie Tower of Babel. You may not look like it, but this is what peak AC performance looks like. O, wow, udało ci się mnie raz zestagerować. Wait, let me kill you real quick. Bąk. Chłop został brutalnie bąknięty. Yep. Bąk czy nastąpił. A, teraz będzie jeszcze segmencik z Robalem. Fajne w tych całych scenariach jest to, co jest wykazywane przez importerów modeli do Elden Ringa, że te wszystkie lokacje są przeskalowane do rozmiaru jakby ludzkiego, nie? Że tu normalnie po prostu postać ludzka by się mieściła i to byłoby dla niej dosyć realistyczne. No, kojarzę. Gdzie jest Robal? Tam jest Robal. I'm under the water. What? Water? What? Handler water? Is that another PCA weapon? This core response. There's no power. It's an autonomous sea weapon. Czy od tego da się umrzeć? Da się, dać się da, na pewno. Nie chcę teraz spróbować. Ale, well, dostajesz od tego normalnie obrażenia, więc myślę, że się da. Po prostu trudno mimo wszystko im od tego umrzeć, bo jedyne co on robi to się wije, więc tak długo jak reagujesz na wydarzenia, to... Ludzka no stonoga. Taka mało ludzka, ale niech ci będzie. A koszty amunicji... Koszty amunicji wersja Gatling. Yep. A teraz pomyśl, że ludzie biegają z dwoma. Biel 270 Swiss cheese. Wouldn't be me. Two. Dobrze jest, było one, a teraz jest two. Heard the news, Taurus. Ice swarm, huh? Well. Dobra. Proszę arenki, All Mind. Spierdalaj. Ale to chyba będzie kolejna unikatowa misja dla tego konkretnego wyboru w NG+. Bo co my tu mamy? Brud, broń... Ta! Ale to... Okej, okay, to ta misja jest actually całkiem... Może być całkiem ciężka, więc możemy jeszcze ją spróbować zrobić. Broń sieci zapór. To brzmi trochę jak... przeciwne do logiki. To może być trudne. Zróbmy to. Znaczy, wiesz dlaczego chcę ją zrobić? Tak? Bo Crispy się tu przyda.
Rozumiem, rozumiem. Say no more. A tak, bo ostatecznie chyba w tym scenariuszu Balam nie przejął tej zapory, bo my ich zdradziliśmy. Więc front wyzwolenia dalej ją trzyma. No tak, i Arkebus się przygotowuje do tego, co się stanie w rozdziale czwartym. Yep. To są bardzo wysokie rangi na arenie, z tego co kojarzę. Nie są to chyba pierwsze miejsca, bo pierwszy jest bodajże Vuan Freud się chyba nazywał. Mhm. Tam są chyba Freud, Michigan. Nie wiem, czy King nie jest jednym z tych trzech S-rankowych aceków arenowych. A Chartreuse jest zaraz po, bo to będzie King i Chartreuse bodajże się nazywa, albo Chartreuse. Bo słyszymy pewnie. A, podobno dwaj najlepsi zawodnicy, okej, okay, więc I don't know shit. Nie, ale nie wydaje mi się, naprawdę wydaje mi się, że... Oni są wysoko, ale to nie są dwa najlepsze po sobie miejsca. Mogę się mylić, bo tam... Dużo jest korporacyjnych mechów i właśnie kilku niezależnych, wmieszanych. Znaczy, możliwe, że to jest na zasadzie, że dwóch najlepszych z poza korporacyjnych, wtedy by się pewnie zgadzało. Bo kto tu jest jeszcze raz? King, pilot Aster Crown i Chartreuse. Nie wiem, jaki tam jest. To nie są po sobie. Aha. Między nimi jest Dolmayan. A. No Amber i oczywiście. No i nad Kingiem ten jest jeszcze ten. Po jednym z. Michigan Balamu. I Freud. Tak. No tak, to tak czy siak mierzymy się z tymi najlepszymi z. Praktycznie najlepszymi spoza stronnic, bo to nie jest ani Arkebus, ani Balam, ani front wyzwolenia. Tak. No, well, in fact, oni występują przeciwko frontowi wyzwolenia, więc... Cześć, King. Patrz, on ma HP, by the way. A, się pięknie topi. Tak. To większe wyzwanie niż się spodziewałem, XDDDD. No, on trochę został stopiony. Stopiony jak ser. Tak. W tosterze. O! Baba też się topi. Jakby... Look at this shit! Look at this! Masz jakąś typową melę mieczowego mecha? Mam kilka modeli, których miecz jest częścią ekwipunku. A z kiosk to mieli, to nie? No bo trudno jest, tak tylko w lewych częściach możesz trzymać miecze, więc nie możesz mieć takiego mecha, gdzie masz cztery miecze. Możesz mieć maksymalnie dwa. A, no i tak, do tego wszystkiego jeszcze dochodzi oryginalny Raven. Więc to jest dosyć trudna misja. No ale my szybciutko wyeliminujemy Chartreuse, zanim w ogóle Raven doleci. Tamten Raven przelatuje konkretnie jak drugi będzie na niskich apekach? Czy... Chyba tak. Albo jak... Trudno mi wyczuć, jaki to jest trigger, nie? Na pewno jak skasujesz jednego. Mhm. Też nie jestem tego, że po prostu jak ci zejdzie długo, to... Dobra. Palimy. Smoke'em. Smoke the doubters. The whole pack. Ale ładny tutaj assault w uścig poszedł, o Jezu. Yes, Raven. I feel
Podobno to jest na czas. Aha, okej. O Boże! Nie, to jest... Crispy! Crispy, ty skurwysynie matki natury! Hashtag RIP Bozo, hashtag Packwatch. Dosłownie ty pozuje nad nią. Co? Czy ktoś napisał Genshin na czacie? Atrin? Jak na jakimś innym strategii będziesz, musisz im zrobić kodek okienko. Ej, nawet koszty amunicji wcale nie takie złe wyszły. Uuu, czy to Karasawa Angle? Yep, to jest Karasawa. Legendarna broń z pierwszego Armored Core'a. Wobec mi zmodowanego Discorderza, jak ktoś wchodzi na konflikt, to masz... No new messages. I need scissors. 61. 6-1? Now it seems they've left it to you to champion the free will they stood for. Sooner or later, you'll have to make a choice no one can make for you. When that time comes. Nie, nie będziesz mogła mnie wspomóc, sir, bo idę po inny ending. Uff. A i możemy teraz kupić Karasałę na lewą ten. Na smacznej kolacyjki my też się w sumie zwijamy. To jest o tyle... Karabin wygląda świetnie, bo on ma dwa tryby ładowania jakby. Jeden, w którym jest bronią chyba plazmową, drugim, w którym jest bronią laserową. I jest trzeci, maksymalny tryb, gdzie to jest mieszane obrażenia obydwu typów. I to jest... Jezu, aż coś długo ładuje. Fucking epic, ale jest fucking niepraktyczne, jak tym nie trafisz. Jakby możemy to założyć na Samus niby. Znaczy, wiesz co, ja mam dużo doświadczenia z ładowanymi karabinami. Wiem doskonale, jak często można nimi trafić, zwłaszcza, zwłaszcza Krzysztofa. No, także... Tak, to było na tyle. Crispy Panny, Crispy Król. Co za cudowny mech, uwielbiam go. Serik bardzo się podjadał, mogę go używać. True. Będę tu z wami jeszcze całe parę minut. No dobra, to... To na tyle. Shinji już w tym tygodniu nie streamuje, bo jest w rozjazdach. Yep. Może w niedzielę zdążę wpaść na streama, ale to jeszcze zobaczymy. A w niedzielę z EX Advent z Sekatorem zaczynamy. Także cóż, do tego czasu graj dla was Seversi i... I Shinji. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Oh.